Pewnie się ze mną zgodzicie, wiele osób ma talent, inni mają szczęście, ok, ale żeby był sukces, trzeba do tego dodać jeszcze te 90%. I to już akurat zależy. Pytanie do ciebie, czy kim chcesz być i kto osiągnie sukces? Jest taka Maruda, która szuka wymówek i mówi, ten biznes nie działa, to nie dla mnie, a ja się tutaj nie sprawdzę. I to jest tak naprawdę unikanie wyjścia, to co było mówione, ze strefy komfortu. Jest nam wygodnie z tym, co jesteśmy, nie chcemy niczego zmieniać, choć niekoniecznie to nas fascynuje. I drugi typ to lider, który podejmie działanie. No jest to niewątpliwie sposób na uzyskiwanie większych rezultatów. Wszelkiego rodzaju programy motywacyjne, czy to jest ta stówka z ekstra prowizji, czy to szkolenie pod tymi palmami, czy to ten Mercedes, na pewno jest to sposób na uzyskiwanie większych rezultatów. Sposób na dynamiczny rozwój struktury. No jak większe rezultaty, to i lepszy rozwój. Następnie, dla leniwych jest to na pewno marchewka. Złota Magnolia niedługo odbiera swojego Mercedesa klasy A. Pomóżcie mi powitać Filipa Globkę. Franczyzę i małą franczyzę FM Group. Jakie są główne różnice, przede wszystkim jeżeli chodzi o pieniądze na start? Tak, średnio franczyza w Polsce kosztuje od 150 tysięcy złotych do ponad miliona. A wiadomo, FM Group 135 zł. Naprawdę, moim zdaniem to są śmieszne pieniądze. Czasami sobie żartuję, że gdyby wejście do FM kosztowało 10 tysięcy złotych, to ja bym w to wszedł. Nie wiem, skąd bym wziął pieniądze, ale ja bym w to wszedł. I wiecie, jaka jest różnica między 135 zł a 10 tysięcy? Że osoba, która by weszła za 10 tysięcy, na pewno łatwo by nie odpuścić. Co tu jest fajnego jeszcze? Zobaczcie, czym się różni prawdziwa franczyza od systemu FM Group? To, że franczyzobiorca nie może budować swojej sieci, może ją kupić, ale natomiast my możemy budować swoją sieć takich franczyzobiorców. To daje o wiele większe możliwości i dlatego nasz marketing nazywa się właśnie wielopoziomowym. Tak? Poza tym mamy możliwość samorealizacji i rozwoju osobistego. Możemy budować własną sieć i na tym zarabiać całkiem nieźle, jak widzieliście wśród moich. Tutaj na środek, na scenę. Zapraszamy wszystkie osoby, które osiągnęły do 15%. Zapraszamy również organizatorów konferencji na środek, Marka Osysko i Wacława Pieciółko. Amaranta.
Jestem w firmie FM od 90 dni. Tak naprawdę pod koniec sierpnia wszedłem do firmy dzięki moim wspaniałym sponsorom. Jestem tu, gdzie jestem w tej chwili. Słuchajcie, do sukcesu tak naprawdę nie ma drogi na skróty i nie ma żadnych przypadków. Tak naprawdę jest to ciężka, solidna robota, ciężka praca. I tak naprawdę nie byłoby tu mnie teraz, gdyby nie moja wspaniała grupa. Gdyby nie Adam z Moniką. Wielkie brawa! Gdyby nie Magda, gdyby nie oczywiście Agnieszka Burchardt i moja wspaniała żona. Słuchajcie, mam tylko 2 minuty, więc muszę się streszczać. Dziękuję również bardzo Gienkowi. Dzięki jemu zrobiłem to, co zrobiłem. Gienek, wielkie dzięki ci za to. Proponuję tak naprawdę po przyjściu do domu odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Co bym zrobił, gdybym wiedział, że odniosę sukces? Jak mocno pracowałbym, jak bardzo bym w to wierzył, co wykonałbym dla osiągnięcia, mając pewność, że osiągnę sukces? My w FM spełniamy swoje marzenia. Możemy mieć te luksusowe samochody, są wycieczki, są przyjaciele. Tak naprawdę cała moja prezentacja mogłaby się zawierać w tym jednym zdaniu. I tym właśnie chciałbym skończyć. To usłyszałem od Szymona Gruszki, który jest gdzieś tutaj na sali. Tym zdaniem się kieruję i to zdanie kieruję, sugeruję także, żebyście wy się tym kierowali. Zaczynaj z bizem końca. Dziękuję. Chciałbym wam powiedzieć dzisiaj o jak ważna jest relacja z ludźmi, z grupą. Dlatego, że cały czas powtarzam, tak jak powiedział się Rafał, jest to marketing partnerski. Sami tutaj nic nie działamy, poziomy osiągamy razem z naszymi osobami. Ten biznes jest tak prosty, po prostu polega na tym, naucz innych ludzi zarabiać, a sam zarobić. Różne są upodobania, upośledzenia, uprzedzenia osób. Nie zwalajcie na to. Ważna jest wasza wiara, czy wy to osiągniecie, tak jak ze wszystkim. Jak ja poszedłem pierwszy raz w życiu pograć w piłkę, to koledzy do mnie powiedzieli, połamiesz się, chłopie. Ale zagrałem dalej, osiągnąłem jakieś tam lidze. Każdy wy też osiągacie jakieś sukcesy. Czy z dziewczyną, czy w sporcie, czy w biznesie. Liczy się wiara w to, że się uda. Kto jest z Wrocławia, to wie. To... Gdzie to jest i co tam jest? To jest rejonowy urząd poczty. 17 lat temu podpisałam umowę o pracę. Miałam pracować 8 godzin dziennie. Tak było na umowie. Pracowałam 9, 10 godzin. Na 2 zmiany, jak na rano, przychodziłam do domu, byłam tak zmęczona, że nie miałam ani siły, nie miałam na nic ochoty. A jak miałam 2 zmianę, to nie miałam kontaktu z moją rodziną, z moimi dziećmi. Za 1500 zł. No ktoś by powiedział, tutaj było pokazane, Darek pokazywał 1200. No to co ja mogłam narzekać, o 300 zł więcej zarabiałam, tak? Ale ja miałam zawsze marzenie. Marzenie, żeby podróżować, zwiedzać kraje, poznawać fantastycznych ludzi. Jako pracownik na etacie nie mogłam tego realizować. Starczało mi tylko na zapłacenie faktur, jakieś ubranie. I to wszystko. Spełniałam nie swoje marzenia. Spełniałam marzenia mojego naczelnika, dyrektora. Nie wierzyłam tutaj, że można zarobić duże pieniądze, nic nie sprzedając. Później dowiedziałam się, że oczywiście sprzedajemy swoją wiedzę i sprzedajemy biznes, bo musimy potraktować FM Group jako swój własny biznes. I tak potraktowałam FM Group jako własny biznes, że po 2 latach osiągnęłam poziom Złotej Orchidei. Ja? Tak, to jest zdjęcie w Grudziądzu. Na konferencji. Pracuję 2 godziny dziennie, nie 8. Jakbym poszła do swojego naczelnika i powiedziała, słuchaj, będę pracować 2 godziny dziennie dłużej. Daj mi podwyżkę, żebym zarabiała 20 000 miesięcznie, a nie
1500 za jeden miesiąc. A mi taki super samochód luksusowy i wyślij mnie na tydzień ze sobą towarzyszącą na szkolenie liderów. Co by mi powiedział? Pani już tutaj nie pracuje. A ja mu powiedziałam, wie pan co, ja już tutaj nie będę pracować. Ale sama motywacja nie wystarczy. Potrzebne są ci moje mocne korzenie. I żeby te korzenie mieć, to potrzebne są ci stabilne struktury z twoją linią sponsorską. I rekomendowanie tego. Bardzo mocno. Podbijanie poziomu, wyrażanie się dobrze i pomaganie. Przepraszam, czasami mówi się, że ktoś komuś wchodzi, tak? To nie jest tak w biznesie. W biznesie to jest pokazywanie, odnajdywanie szacunku. Weź teczkę od sponsora, weź ten baner, przestaw go, ustaw mu rzutnik, nie pozwól, żeby on taszył te toboły, żeby twoi ludzie, których zaprosiłeś na spotkanie, widzieli, że twój sponsor nosi ciężary. Masz mu pokazywać szacunek za każdym razem. Jeżeli to zrobimy dobrze od siebie, spodziewaj się tego samego w przyszłości u swoich ludzi, jeżeli świadomie do tego podchodzisz. Bo to jest niesłychanie bardzo ważny, istotny element. I sama emocja czasami nie wystarczy. Jeżeli chcesz zbudować stabilny biznes na wiele, wiele lat, to niech ci ręka usnie, jeżeli zachowujesz się nieetycznie, a etyka zapisana jest w regulaminie FN Group. I to jest podstawą stabilności twojego biznesu. Prędzej czy później możesz się spodziewać tego samego. Pamiętaj, że zło zawsze wraca podwojone. Takie trzy elementarne, bardzo ważne rzeczy, które ja przez swoją praktykę trzyletnią w marketingu sieciowym w strukturach firmy FN Group dostrzegam. Zachowanie czystości linii, etyka zawodowa, promowanie wyższych linii sponsorskich, edyfikowanie biznesu, firmy, produktów, edyfikowanie się z nim, utożsamianie się, budowanie świadomości z marką. Ktoś się tu pięknie powiedział, ryba psuje się od głowy, tak? Wszystko zaczyna się od nas. To, co wiedziałem i wierzyłem, że będzie taka konferencja, wiele razy z Wacławem rozmawiałem, mówię, Wacław, zrobimy to. Będzie taka konferencja zrobiona przez liderów. Wacław mówi, poczekajmy na firmę. Ja mówię, nie będziemy czekać, zrobimy to. I dzisiaj, proszę Państwa, jest ten dzień. Dzień, w którym FM Group pokazuje, że mamy wspaniałych mówców i liderów. Brawa dla nich! Proszę Państwa, jest to pierwsza konferencja, ale będą kolejne. Będą jeszcze lepsze, bo to, co dzisiaj żeśmy zaprezentowali, to są dopiero początki. To jest to, co dopiero się rozpocznie. Tak jak ja mówię w swoim biznesie, mimo że mam dużo organizacji i za miesiąc będę na poziomie diamentowej orchidei, to tak naprawdę ja dopiero zaczynam. I wy dzisiaj również możecie tą decyzję podjąć. To od was zależy, gdzie będziecie za pół roku. To wy jesteście sterem swojego losu. Na mnie osobiście największy lider firmy FM Group, mój ojciec Wacław Pieciółko. Brawa! Powiedziałeś, że użyłem techniki sponsorując cię na drinka. Zgadza się, zgadza. Więc nie dostałeś jeszcze od nas prezentu za zdobycie złotej orchidei. Matko, pokaż, co to za prezent. Także Marku, przypomnij sobie tą chwilę, kiedy cię sponsorowałem na drinka, jak dzisiaj sobie nalejesz szkoneczkę. Dziękuję moim złotkom. Już jest okej. Okay.